Jak najlepiej zakończyć luty? Oczywiście, że newsami, dlatego nie przedłużajmy i wlatujmy. Zium! Przepisy dotyczące elektrycznych hulajnóg zostały w końcu przyjęte przez Sejm, tylko co konkretnie znaczy to teraz dla polskich użytkowników takich pojazdów? Lepiej wyciągnijcie notesiki i zacznijcie notować. Kierujący hulajnogą elektryczną powinien korzystać głównie z drogi dla rowerów lub z pasa ruchu dla rowerów. Może tam jechać z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. Gdy brakuje drogi pasa ruchu dla rowerów, można jechać hulajnogą elektryczną po ulicy z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. Warunek: maksymalna prędkość obowiązująca na pojazdy na danej drodze to nie więcej niż 30 km na godzinę. Jeśli brakuje drogi pasa ruchu dla rowerów, a po ulicy pojazdy mogą poruszać się z prędkością ponad 30 km na godzinę, kierujący hulajnogą elektryczną powinien wybrać chodnik łamany drogą dla pieszych. Na chodniku kierujący hulajnogą elektryczną może jechać jedynie z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych, musi też ustępować im pierwszeństwa i nie utrudniać im ruchu, a także zachować szczególną ostrożność. Dzieci w wieku do 10 lat mogą jeździć na hulajnodze elektrycznej tylko pod opieką dorosłych i wyłącznie w strefie zamieszkania. Osoby w wieku poniżej 18 lat mogą jeździć elektryczną hulajnogą pod warunkiem, że mają kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Uff, trochę tego jest do zapamiętania. Zapisaliście? W Australii rządzący wpadli na pomysł opodatkowania wielkich dostawców treści jak Google czy Facebook poprzez wprowadzenie opłat za pokazywanie skrótów wiadomości linków do serwisów z newsami. Facebook postanowił się postawić i pokazał, że płacić nie planuje, a po prostu przestanie pokazywać takie treści. W ten sposób Australijczycy stracili możliwość dzielenia się linkami. Zablokowane zostały strony wydawnictw i rządu. Na szczęście dla użytkowników tych serwisów Facebook i rząd Australii doszli do porozumienia i blokada została zdjęta. A Was zabolałaby taka blokada w naszym kraju? Wszyscy chcą mieć swoje ładowanie bezprzewodowe na odległość, podobnie jest z Oppo. Jednak ich rozwiązanie nie prezentuje się tak kosmicznie jak te od Xiaomi. Bowiem Oppo pokazała matę ładującą, która naładuje urządzenie oddalone od niej do 10 cm z mocą 7,5 W. Co prawda nie jest to rozwiązanie powodujące opad szczęki, ale nadal pozwoli na swobodne odpisanie na wiadomości, maila czy sprawdzenie powiadomień bez przerywania ładowania urządzenia. Wbudowanie tego rozwiązania na przykład w biurko czy stolik sprawdziłoby się wyśmienicie. Xiaomi Mi 11 oficjalnie trafia do Polski. Ten telefon z 6,81-calowym AMOLEDem o 120Hz odświeżaniu, Snapdragonem 888, 8 GB RAM-u, 128 lub 256 pamięci wewnętrznej, 3 aparatami z tego urządzenia, w tym głównym 108 megapikseli, baterią 4600 mAh i szybkim ładowaniem 55 W, kosztować będzie 3499 zł za wersję 128 i 3699 zł za wersję 256. Jeśli zdecydujecie się na zakup przed sprzedaży, to możecie liczyć na jeden z 4 bonusów do wyboru. Albo autonomiczny odkurzacz Mi Robot Vacuum Mop Pro, albo oczyszczacz powietrza Mi Air Purifier Pro H, albo elektryczna hulajnoga Mi Electric Scooter Essential, albo voucher o wartości 1000 zł do wykorzystania na zakupy w Xiaomi. Ponadto Xiaomi zaprezentował ich nowy 75-calowy telewizor Xiaomi Mi TV Q1, odkurzacz bezprzewodowy Mi Vacuum Cleaner G10 i hulajnogę Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes AMG Petronas w F1 Team. Kto już planuje zakup? Samsung zaprezentował swój nowy moduł aparatu o nazwie ISOCELL GN2. Czujnik ma rozmiar 1x1,12 cala, co oznacza, że jest on największym zastosowanym dotychczas w smartfonie, dzięki czemu pojedynczy piksel obrazu może pochwalić się rozmiarem 1,4 mikrometra, z możliwością łączenia 4 pikseli fizycznych w jeden obrazu, co przekłada się na rozmiar 2,8 mikrometra, dzięki czemu do pojedynczych pikseli może dotrzeć więcej światła, co przekłada się na jakość zdjęć. Jedną z kluczowych cech ISOCELL GN2 jest funkcja automatycznego ustawiania ostrości z detekcją fazy PEDAF, którą Samsung nazwał Dual Pixel Pro. Nowy ISOCELL ma mieć również mniejszy pobór energii. Czy Cyberpunk 2077, mimo że premierę miał już za sobą, to może nadal zaliczać obsuwy? Oczywiście. Tym razem chodzi o łatkę 1,2, która miała zostać udostępniona graczom w lutym. Niestety tak się nie stało, choć teraz wina nie leżała po stronie CD Projektu. Niestety atak hakerski, o którym już wam wcześniej mówiłem, sprawił, że deweloperzy nie mogli pracować nad poprawkami do Cyberpunka. Oczywiście redzi zapewniają, że łatki do graczy koniec końców trafią, ale kiedy? Najprawdopodobniej w drugiej połowie marca. Czy to już koniec newsów? Niestety tak, ale na pocieszenie powiem, że za niedługo znów się spotkamy, więc dzięki za uwagę, trzymajcie się. Cześć! Swoją drogą do Tekena 7 trafi nowa postać, do tego z Polski, do tego kobieta, do tego o imieniu Krystyna i do tego ma być premierem Polski. Powalczyłbym!